15 minut ci przywiozą zakupy. Nie musisz już mieć nawet lodówki w domu. W Nowym Jorku, jak masz hajs, to nie musisz mieć lodówki. I miss you too. W całym Nowym Jorku możemy zobaczyć wszędzie, na większości budynków, graffiti. Z wyłączeniem, wiadomo, tych wszystkich drapaczów chmur w centrum Manhattanu na Wall Street. Chinatown ma swój niepowtarzalny klimat. Tutaj już jest ten brudny Nowy Jork. Na streetie śmierdzi rybą, jest sporo bezdomnych, śmieci walają się po ulicach. To lubię, bo to jest prawdziwe miasto, tak żyją ludzie. No bo przecież w Nowym Jorku nie każdy jest milionerem, jedynie 5% obywateli. Chińczycy lubią się zbierać w grupy i spacerować, jak na spacerniaku. Czyli jednak finalnie okazało się, że rozmiar ma znaczenie. Tak więc ludzie pisali na murach od zawsze, aczkolwiek graffiti, które występuje w obecnej formie, powstało mniej więcej na przełomie lat 60. i 70. Narodziło się w Filadelfii, lecz szybko dotarło do Nowego Jorku, gdzie znacznie ewoluowało. Nowojorczycy przenieśli tagi, czyli swoje podpisy, na pociągi. Pociągi te jeździły po całym mieście, dlatego każdy mógł zobaczyć ich pracę. Początkowe tagi, czyli ksywki artystów, często zawierały również nazwę ich ulicy, z której pochodzili. Na przykład Tracy 168. Coraz więcej osób zaczęło się zajmować sztuką graffiti, a różne style ewoluowały. Oprócz liter artyści zaczęli malować również tak zwane charaktery, czyli takie postacie inspirowane kreskówkami, wymyślali też swoje własne charaktery. W tamtych czasach graffiti stało się szybko bardzo popularne, wprawdzie było nielegalne, ale to był taki dosyć mroczny czas dla Nowego Jorku. Policja miała na głowie znacznie cięższe przestępstwa niż graffiti, dlatego też większość pociągów czy też budynków w Nowym Jorku było pokrytych farbą. Oczywiście graffiti rozpowszechniło się na całym świecie, no a dzisiaj jedną z takich największych grup jest One United Power. To jest taka mocna ekipa, która wrzuca praktycznie w każdym kraju na świecie. No a ja też kiedyś malowałem, robiliśmy tak zwany bombing nocny. Nigdy nie zapomnę, jak goniła nas policja. Uciekałem przez jakieś 30 minut, a potem całą noc wraz z moim ziomkiem ukrywaliśmy się na torach kolejowych. Dobre czasy. Jesteśmy teraz na Manhattan Bridge. Znalazłem tą miejscówkę przez przypadek w necie. Dachy budynków, na nich graffiti, a w tle biurowce, wieżowce. Niesamowite miejsce na foty. Super kontrast właśnie takich brudnych, mieszkalnych budynków. Z tyłu piękne wieżowce. To jest na pewno jedna z lepszych fotomiejscówek, jakie tutaj widziałem w Nowym Jorku. Przydałaby mi się jeszcze jakaś modelka tutaj na dachu. No cóż, nie można mieć wszystkiego. No i chyba też jedna z bardziej ikonicznych graffiti miejscówek w Nowym Jorku. Sam most można przejść albo przebiec, jest tutaj bardzo wiele biegaczy, po drugiej stronie jest ścieżka rowerowa. Na moście jest mega głośno, co chwilę przejeżdżają tutaj pociągi, samochody, jest trochę alarmu. Co chwilę muszę włączać kamerę, czekać aż przejedzie pociąg. No nic, lecimy dalej, zaliczymy sobie jeszcze jedną miejscówkę w Chinatown, no i potem idziemy na pizzę. Oh yeah.